Witam Was serdecznie i cieszę się, że po raz kolejny będziemy wspólnie świętować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, te słowa, które są naszym takim tradycyjnym pozdrowieniem katolickim w Polsce, też są takim mottem przewodnim tego dzisiejszego wydarzenia. Chcemy z całą świadomością je przeżyć. Chcemy tu się zebrać, żeby Jezus Chrystus był pochwalony, żeby był uwielbiony. W tym roku w Kościele przeżywamy taki bardzo ważny temat. Chcemy czynić wszystko w mocy Ducha Świętego, bo bez Jego łaski, bez Jego działania tak naprawdę nie umiemy odczytywać woli Pana Jezusa. Nie mamy odwagi. I chcemy w tym naszym dzisiejszym wydarzeniu tutaj razem się modlić i o Ducha Świętego poprosić. Chcemy przede wszystkim prosić o Ducha Świętego, żebyśmy mieli odwagę do chrześcijańskiego życia.
serce zatwardziałe, moje serce, które się odwraca od Ciebie. Panie, dzisiaj chcę, aby moje serce było tą żyzną ziemią, która będzie przynosiła plon obfity. Duchu Święty, przyjdź, nawadniaj nasze serca. Przyjdź i zraszaj nasze serca Twoją obecnością i Twoją mocą. Panie, Ty jesteś pośród nas. Pragniemy dzisiaj Twojej obecności. Przyjdź, Duchu Święty. Mocy Boża, stępuj na nas. Trójco Święta. Za Twą łaskę, którą wsyłasz, ja
zabierasz kiedy chcę, w sercu zawsze chcę błogosławić Cię i daję w swojej swej. Zabierasz kiedy chcesz, w sercu zawsze chcę błogosławić Cię. Cię, bo mam Cię.
zadawać Bogu wszystkich, bo żyje Jezus Pan. Niech każdy dzisiaj dowie się, żyje Jezus Pan. Prawo Twoją chciał użyć i w światłości wszystkie dni. Bezczelny przez każdego z nas, bo On jest jedynym Panem i Panem.
jest to, aby On mógł właśnie być Twoim przyjacielem, bo On mógł zasiąść z Tobą do stołu. Wielu z nas dziś zjednoczyło się z Nim w Eucharystii, ale każdy, bez wyjątku, niech powie teraz: Panie Jezu, na nowo zapraszam Cię do swojego serca. Powiedz: Panie Jezu, chcę być z Tobą. Powiedz: Panie Jezu, potrzebuję Cię. Potrzebuję Twojej bliskości. Potrzebuję Twojego zbawienia. Pragnieniem, wielkim pragnieniem Jezusa jest nasza świętość, żebyśmy odrzucili to wszystko, co jest nieświęte, co jest złem, co jest grzechem. Patrzeni w Twe miłości nas.
pasterze, nad wodą spokojnie nie wiecie, na łąkach zielonych nie pasie, niczego dziś mi nie braknie. Podziękować Panu Bogu za ten wielki dar, jaki mi udzielił. Że mogłam trzymać w tych grzesznych rękach żywe serce Pana Jezusa. To niesamowite, nie,
i że tu dzisiaj stoję przed wami, to wielki dar od Pana Boga. A dlaczego? Dlatego, że nigdy do nikogo nie przemawiałam i uciekałam od ludzi, jąkałam się, wstydziłam się i miałam... niskie poczucie wartości. I dlatego też dzisiaj Pan ode mnie to zabrał, ale jak patrzę na was i dlatego tu jestem, ale jak patrzę, że was tyle tu jest, to mimo wszystko mam takie dziwne uczucie, nie wiem,